Cześć, cześć, witajcie, jestem Pani, to jest kolejny odcinek z Q&A, także już widzimy się po intrze. Bardzo serdecznie w drugim odcinku na moim kanale z Q&A. Ostatnie Q&A było, nie wiem, 5 miesięcy temu, tak dawno. Miałem nagrać, jak nagrałem ten odcinek z Q&A, to miałem nagrać tydzień potem. No i niestety jestem leniem. 5 miesięcy minęło, jak ten czas leci, no fajnie, nie? Dobra, także już chyba przechodzimy do pytań. Dobra, także pierwsze pytanie zadało Astri. Pokaż stanowisko komputerowe. O stanowisku komputerowym to nagram nowy odcinek. Osobno po prostu nagram odcinek o tym, nie wiem, z 5 minut na pewno będzie to trwało. Tam sprzęt omawiały w ogóle, nie? Ale to dopiero jak kamerę kasy kupię, czy coś w tym stylu, nie? Także przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie zadał Max. Jak masz na imię? Na imię mam Paweł. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Do której klasy chodzisz? Chodzę do drugiej klasy gimnazjum i pozdrawiam. No to nawzajem. Także przechodzimy do kolejnego pytania. No tutaj mamy dość sporo pytań nawet. Mateusz Korkus zadał te pytania. Pierwsze. Lubisz lampy? Lubię lampy. Są super, naprawdę ekstra. Drugie pytanie. Często smarujesz włosy żelem? Smarujesz włosy żelem. Hobby masłem. Nie no, no tak pół na pół, jak mi się chce, to posmaruję, a jak nie, to nie, życie. Dobra, trzecie pytanie. Dobrze grasz w nogę? 2 na 10 oczywiście, nie wiem, nie umiesz sam siebie określić, ale tak 2 na 10 chyba. Jeżeli tak, czy grasz w jakimś klubie? Gram w GKS Katowice oczywiście, w takim klubie, no nawet spoko jest, z kolegami tam chodzę, no jest naprawdę... Czwarte pytanie. Masz jakieś medale? Tu zaraz wam przyniosę jakieś medale. ZW. Bum, tyle medali jest. Widzicie? Tu jest medal za lekkoatletyka. Nieważne. 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 Tu taki ładny medalik. Widzicie? Piękny. Tutaj mamy taki medalik. A w ogóle to wszystko nieważne, dobra, nara. Patrzcie, kogo tu mamy, przyniosłem swojego kota, ale on się denerwuje, nie, bo tutaj rzucałem trochę medalami. Dobra, kocie, dobra, idź. Połóż się gdzieś tam, albo no najlepiej, dobra. Przejdziemy do kolejnego pytania. Piąte pytanie, jakiego przedmiotu w szkole najbardziej nie lubisz, a jaki jest twój ulubiony? Jakiego najbardziej nie lubisz? Nie lubię. Chyba chemia i fizyka tak najbardziej nie lubię. Nie wiem dlaczego jakoś tak nie lubię ścisłych. Dobra, a jaki jest twój ulubiony? Ulubiony? Tak ogółem w szkole przedmiot ulubiony to jest przerwa lub WF. No, czyli piłka nożna, nie? Bo my WF-u tak nie mamy, tylko po prostu na treningi chodzę. Ale tak normalnie to nie wiem, chyba angielski, no. Szóste pytanie. Jeżeli masz komputer, laptop, to jaki system operacyjny? No także na laptopie mam 7 Windows, a na komputerze, który stoi tam, mam Windows 10. Także kolejne pytanie, to jest 7 pytanie. Jezus, ile ty stary pytań zadałeś. Jakie gry najbardziej lubisz? Jakie gry? No CS, nie? CS to jest gra Minecraft. Co jest jeszcze? Nie wiem, no dużo gier mam. A tak w te dwie gry najczęściej gram, nie? Bo Minecrafta nagrywam, a CS-a to tak se... Na spontanie pogrywam z kumplami i w ogóle sam też. Dobra, 8 pytanie. Będziesz często robił Q&A? No, jak lubicie szybko, dużo łapek, no to na pewno będzie więcej odcinków. W ogóle tak się nie patrzę, przypatrzę się tutaj na tableta, wszędzie, na kota, nie ani na was, sorry. Ale nieprzyzwyczajony jeszcze jestem. Przyzwyczaję się, to będzie lepiej, no. To wszystkie pytania, świetnie ci idzie na jedno. Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię bardzo. Mateusz Korkus. Dobra, także przechodzimy do kolejnego pytania. Pyta Wojta Zmet. Co lubisz robić w wolnym czasie? Jak już było, to sorry. Nie, jeszcze nie było, to masz szczęście. Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie lubię grać w piłkę oczywiście, grać na kompie, montować odcinki, nagrywać dla was te odcinki. Nie wiem, bawić się z kotem, który tam sobie leży teraz i się wyleguje. Oglądać telewizję oczywiście, chyba to tyle. Dobra, kolejne pytanie to zadał już. Faunodi. Pytanie. Lubisz WHO? To znaczy nie wiem, jeszcze nikt mi WHO nie dawał nic ani nic, ale bez skojarzeń oczywiście, także ja nie wiem.
Powiem teraz nie. Pixeleg zadał pytanie oczywiście, jak masz, jaką masz rangę w CS-ie? Teraz mam, aktualnie mam tego, jak to było, kałacha w laurach. Kolejne pytanie od Pixelka to jest, wolałbyś kąpać się w zbiorniku pełnym paliwa rakietowego, czy wskoczyć do basenu pełnego rekinu? Fajne pytanie nawet. A jedno i drugie bym chciał spróbować, nie? Fajnie by było. Fajnie by było. Znamy się? No ja nie wiem, stary, czy się znamy. Chyba wpisałem z tobą to na Facebooku, coś nie pamiętam już. Kolejne pytanie od Rausz.pl. Za co oddałbyś konto YouTube? Pomyślmy. Chyba za nic, wiecie, za nic. Nie no, za rodzinę na pewno, nie za rodzinę, za kota, za... Nie no, to jest irytujące pytanie, nie chcę taki, nie piszcie mi taki. Kolejne pytanie, Julka Kowalska zapytała. Robiłeś coś z zębami, że masz takie białe? Ja nie robiłem, nie robiłem nic z zębami, tylko je myję i tyle. To wystarczy. Kolejne pytanie zadał Fox TM Studio. Pierwsze pytanie od niego. Jaka jest twoja ulubiona gra? No już było to pytanie, także omijamy je. A drugie pytanie, nagrasz serię z gry, na przykład Assassin's Creed, Far Cry lub CSGO? No z CS-a mogę coś nagrać, z GTA. Piszcie w ogóle w komentarzach, co bym mógł ponagrywać, nie? Bo ja nie wiem, czy w ogóle chcecie jakieś inne gry. To jest chyba już ostatnie pytanie. Od Krystiana Strzyzewski. Gdzie wysyłać fanarty? No fanarty po prostu możecie na Skype'ie wysyłać, macie nazwę w opisie, także wbijać, dodawać mnie, ja akceptuję. Możecie popisać, też ze mną pogadać można, także jest spoko naprawdę. Także oczywiście dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Może taki trochę krótki, bo za dużo pytań nie za... Aha! O najważniejszym zapomniałem, że także zadawać pytania w opisie oczywiście. Zadawać te pytania, bo teraz właśnie było mało na takie Q&A pod tym odcinkiem, no ale cóż. Zawsze coś, nie wiem. No to dziękuję za oglądanie oczywiście. Lajkować, subskrybować, wyjście łapek w nasi nowy odcinek z Q&A. Komentować w ogóle, jak wam się podoba, żebym chyba się tam nie patrzał w tej wewte w ogóle, nie? Bo to jest, jestem taki trochę psychiczny człowiek, widzicie, patrzę się tam, moje oczy nie należały, już dobra. Także chyba bez zbędnego utolenia widzimy się już w kolejnym odcinku, nie wiem, z Minecrafta czy z czegoś. Także do następnego odcinka. Bajo!